Witajcie moi drodzy na moim kanale, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do was jak zwykle z makijażem. Dzisiaj mam do przetestowania cień sypki od Belle. Nazywa się Sugar Sprinkle. Bardzo ładny, złoty, zresztą już widać, mam go na sobie. Jeżeli was interesuje, to oczywiście zostańcie ze mną. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj jak zwykle przychodzę do was z makijażem. Mam taką nowość. Jest to cień sypki Sugar Sprinkle od Belle. Najpierw jak zwykle nałożę Let Me Stay. Nałożę ją pędzelkiem, ponieważ moje paznokcie już odrosły i są zbyt długie. Dzisiaj użyję tej paletki, to jest Make Up Revolution Visionary i użyję tego brązu na kącik zewnętrzny. Na razie na sam kącik zewnętrzny, trochę się osypały, ale ja się z nimi, tak powiem, nie patyczkuję. Nabieram na pędzelek i nie otrzepuję. Jeżeli ktoś się boi osypu, to oczywiście można otrzepać, ale ja najpierw robię oczy zawsze i wtedy mogę sobie wyczyścić wszystko. Kącik zewnętrzny tak pod załamanie. Na załamanie powieki nałożę ten cień. To jest taki jasny, beżowy. Jak będzie za jasny, to sobie poprawię czymś ciemniejszym. Tak, jest stanowczo za jasny, ale przynajmniej sobie rozblenduję tą górę. I od razu ten kącik zewnętrzny rozblenduję. Troszkę załamanie przyciemnię teraz tym cieniem, ale tylko w tej wewnętrznej stronie. Biorę teraz puchaty pędzelek i tym beżowym cieniem rozblenduję całą górę. Przyszła pora, żeby teraz nałożyć ten cień. On jest bardzo piękny, naprawdę jest prześliczny. Wygląda tak, znaczy to jest na razie tylko przykrycie. Jest bardzo złoty, ale jest na ciemnej bazie kolorystycznej. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Zobaczcie, jest piękny, przepiękny. No akurat dla mnie, jak dla Soroki. Ale najpierw musi iść baza The Body Art od Inglota. Nakładam tę wewnętrzną część powieki, tak do zewnętrznego kącika, tu gdzie już mam cień. I teraz ten cień jest przepiękny. Bardzo błyszczący. Myślałam, że będzie ciemniejszy. Nie, nie jest taki ciemny. Trochę
trochę nachodzę na ten kącik zewnętrzny, żeby tak wyrównać, żeby nie było takiego odcięcia. To teraz ta sama baza na drugą powiekę. I teraz cień i przyklejam. Nie sądziłam, że taki cień szybki z wel może mieć taki piękny blask. Postarali się. Teraz przechodzę na dolną powiekę i znowu użyję tej samej paletki, to jest Make Up Revolution Visionary. I użyję tego cienia na zewnętrzny kącik. Teraz, żeby rozjaśnić kącik wewnętrzny, użyję takiego cienia w kremie, to też od Belle, Holiday Star Shadow. On jest też taki złoty, bardzo błyszczący, jest zastygający, więc nic się nie poprzesuwa, gdzie nie trzeba. Odrobinka wystarczy, już mamy rozświetlony kącik wewnętrzny. Jeszcze zrobię sobie kreseczki i do tego użyję mojego sprawdzonego eyelinera Vibo Million Dollar Black Eyeliner. Przyklejam sobie dzisiaj kępki od Ardell. To są takie potrójne, po trzy kępki jakby złączone w jedne w całość. Ja dzisiaj przyklejam od góry. Naprawdę dosyć łatwa jest aplikacja. Jeżeli ktoś sobie nie radzi z rzęsami paskowymi, to najlepsze są takie. A do odklaresy, które też chcę kupić, które są jeszcze szersze. A teraz na twarz użyję bazy Kaszmir od Dax Cosmetics. To jest baza wygładzająca. Nałożę ją w tych miejscach, które chcę mieć wygładzone w niedużej ilości. Szczególnie właśnie te moje worki, bo kamie, żeby mi znikły. Chociaż czy to możliwe? Dzięki bazie nie powiedziałabym. Dzisiaj użyję dwóch podkładów. Jeden to jest Evelyn Cosmetic Wonder Match, a drugi Wet n White Dewy Luminox. Po prostu je zmieszam, żeby mieć dobry odcień. Nakładam dłońmi, dlatego że po pierwsze mam lepsze rozeznanie w ilości nakładanego produktu, a po drugie gąbka już tak nie chłonie tyle podkładu, jeżeli tylko doklepujemy nią podkład. Biorę gąbeczkę i doklepuję.
przyciągam trochę na szyję. Ja mam zawsze twarz bardziej zaczerwienioną. Dzisiaj użyję dwóch korektorów. Jeden to jest Wonder Match od Maybelline Cosmetics, a drugi to jest Always Fabulous od Bourjois. Ten jest jaśniejszy, ten jest ciemniejszy, więc się wyrówna. Mam taką nadzieję. Ten Wonder Match jest taki bardzo biały wręcz. Bardzo jasny. Ale ładnie razem wyglądają, ładnie się mieszają. Znowu gąbeczka i rozblendowuję. Cerę już mam ujednoliconą, więc teraz przejdę do brwi, żeby je podkreślić. Zawsze je wyczesuję. Do brwi mam kredkę Full Precision Brow Pencil od Lovely. Jest bardzo taka cieniutka, precyzyjna. Można ładnie wyrysować. Teraz swoje brwi ujarzmię żelem od Maybelline Cosmetics Ultra Fixing Eyebrow Gel. On jest bardzo utrwalający, więc nakładam go w bardzo małej ilości. Dzisiaj próbowałam sobie zrobić brwi na mydełko. Mam takie mydełko od Rivers Cosmetics. Jest bardzo dobre i bardzo utrwala, ale ja się nie widzę w takich szerokich brwiach, żebym miała takie dosłownie jeszcze raz tyle. Nie, nie. To jest dla mnie za dużo. Nie, widzę właśnie takie makijaże, no przed i po, i tutaj na przykład ktoś ma wąskie brwi, a nogi ma takie szerokie. Potrafi to zrobić, przeszkadza mi to po prostu. Źle się czuję w takich szerokich brwiach, dlatego zostałam przy swoich. Przy takiej grubości, jaką mam naturalnie, takie stawiane na sztorc, nie, nie. Tym bardziej, że ja mam brwi bardzo rzadkie. Jak je ustawiłam na sztorc, to tak widać, że tylko trochę mam tych brwi. No i niestety, nie, nie podobało mi się, nie. A ten żel też tak potrafi postawić na sztorc. Teraz przejdę do ocieplenia twarzy i w tym celu użyję bronzer od Altery Multicolor Bronzer. Jest taki mozaikowy, jest rozświetlający. Ja nakładam bronzer od skroni w kierunku do ust, dlatego że ja mam dosyć podsuwatą buzię i muszę ją wyszczuplić. Dlatego w tym kierunku nakładam bronzer. A teraz podnoszę policzki, jednocześnie rozblendując bronzer. Teraz unasadzę włosów troszkę, żeby przyciemnić, wyrównać kolorystykę. I oczywiście żuchwa. W ten sposób podkreślamy kontur twarzy, a jednocześnie pozbywamy się drugiego podbródka. Ja mam drugi podbródek, więc muszę się go pozbyć.
Teraz zostało mi tylko wykonturować nos, ale już nie chcę tym bronzerem, bo on jest taki rozświetlający. Użyję do tego inny bronzer od Belle Hyperallergenic Tonic Fresh Bronze Powder. On jest matowy, już denko jest, ale nadal nie mogę go zużyć. Jest bardzo wydajny, naprawdę, bardzo długo go mam. Teraz płaski pędzelek, rozblendowuję. A róża jako takiego nie potrzebuję. Użyję rozświetlacza od Wet n Wild Hello Hello Blush Lighter. To jest tafla, nie ma żadnych drobinek. Bardzo intensywnym, jak lusterko. A naprawdę kładam bardzo malutko, bardzo. A mimo wszystko jest tak intensywny. Teraz tym, co mam na pędzelku, u nasady nosa. I u kupidyna. Teraz użyję pudru, zrobię baking pod bronzerem. Eveline Cosmetics Matte My Day Peach. To jest ten brzoskwiniowy. Teraz przejdę do ust i najpierw sobie obrysuję kontur ust. Mam tutaj kredkę Perfect Line od Lovely. Ona jest w takim kolorze nudziakowym. Mogłaby być ciemniejsza, no już trudno. A do ust wracam do swoich sprawdzonych szminki, to jest Miss Sporty Satin to Last, które uwielbiam. Bardzo ładny kolor. Ponieważ ta szminka jest bardzo jasna, przyciemnię ją przynajmniej boki i zrobię takie ombre szminką od Wet n Wild Mega Last Matte. Zrobię już to pędzelkiem. Szminka jest matowa, ale ona jest dosyć ciemna. I teraz użyję błyszczyk, który bardzo lubię. To jest Lovely Glitter Lip Topper. Teraz szypuję puder. Już mnie wybielił. Mimo, że nie jest na dworze gorąco, to jednak przy tych lampach jest mi gorąco. Wentylator chodzi cały czas, bo bez tego to sobie nie wyobrażam nagrywania. Wracam do pędzelka po brązerze i delikatnie jeszcze poprawiam ten kontur. I troszkę policzki też.
Moi drodzy, makijaż jest zakończony, czas na podsumowanie. Dzisiaj miałam tą nowość, sypki cień od Belle Sugar Sprinkle. Bardzo ładny, bardzo taki złoty, błyszczący. No fantastycznie się przykleja właśnie do bazy, bo niestety takie sypkie cienie czy pigmenty trzeba przyklejać na bazę, no bo wtedy się nie osypują i bardzo ładnie się przykleją, ani się nie roluje, nic się nie zbiera, więc naprawdę fantastyczny cień od Belle. Na pewno jeszcze z niego będę korzystała i cieszę się, że coś takiego dostałam, bo to dostałam w prezencie. No i to wszystko, moi drodzy. Cieszę się, że dzisiaj byliście u mnie. Życzę Wam miłej niedzieli i do miłego. Pa!